Idziemy właśnie się spotkać z jednym z moich największych bohaterów, panem profesorem Witoldem Kierzuniem, bohaterem Powstania Warszawskiego, w którym walczył w oddziałach specjalnych zgrupowania Harnaś, odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, po powstaniu aresztowany, zesłany do łagrów sowieckich. Powrócił z Rosji i został wybitnym ekonomistą i profesorem i po komunie został wokalnym krytykiem transformacji ekonomicznej, która miała miejsce. Napisał m.in. Patologię transformacji, którą wszystkim bardzo serdecznie polecam. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie skandaliczny zwrot polskie obozy zagłady. Więc ostatnio mamy skandal ze sprawą właśnie zwrotu polskie obozy zagłady. Coraz więcej i zarazem polityków i mediów używających ten zwrot. Wygląda na to, że mamy właśnie relatywizację niemieckich nazistowskich zbrodni. Czy mógłby pan się właśnie wypowiedzieć na ten temat? No, oczywiście. To jest sytuacja skandaliczna. Ja bardzo, bardzo cierpiałem nad tym, pracując i w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. I muszę powiedzieć, że ja kilkanaście razy interweniowałem osobiście. No potem zrobiłem w Kanadzie, zrobiłem takie doświadczenie, mianowicie w dwóch klasach zapytałem się, prawda, jakie to były. No i 60% odpowiedziało, prawda, że to są, prawda, polskie. No więc nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to jest zupełnie nonsensowna historia, dlatego że oczywiście myśmy nie mieli nic wspólnego tak dalece, że nie było żadnej polskiej obsługi, prawda. Zagraniczne obsługi to byli ludzie z różnych krajów, prawda, pełnili funkcje pomocnicze, ale nie jednego Polaka, dlatego że to był obóz przede wszystkim Oświęcim, pierwszy obóz, który w ogóle powstał, Oświęcim, czyli Auschwitz, prawda, to był obóz, pierwsi więźniowie to byli Polacy, prawda? No i oczywiście tam był największy procent był Polaków, byli Żydzi, którzy byli natychmiast, prawda, mordowani, natomiast ci, którzy tam stali tak stopniowo umierali, no to byli Polacy. Więc oczywiście to jest skandal straszny i ja muszę powiedzieć, że już bardzo dawno, bo 20 lat temu wystąpiłem bardzo mocno. Do Magentu chodziło jakiś, już nie pamiętam, to był jakiś serial, nie serial amerykański, w którym była taka scena, że jest powstanie żydowskie w Warszawie, no i oficer niemiecki jest tam, dwóch czy trzech Żydów stoi z rękoma do góry, prawda, pod murem, już złapanych, i oficer niemiecki woła żołnierzy, żeby ich rozstrzelali, i przychodzą żołnierze w polskich mundurach. Prawda? Więc ja wówczas proponowałem, napisałem nawet artykuł na ten temat, proponowałem, żeby wystąpić z procesem, z tym, że proponowałem dać 10 milionów dobrej spółce adwokackiej amerykańskiej, prawda, z odszkodowaniem 100 milionów. No oczywiście to się nie spotkało, żadną reakcją, nigdy żadnej reakcji nie było. Ja chyba 3 czy 4 artykuły w tej sprawie napisałem, bardzo ostre. No oczywiście myśmy nie potrafili ostro do tego podejść i w dalszym ciągu, no to, że tam ktoś występuje z indywidualnym procesem przeciwko, to jest to jedyny sposób, to jest oskarżenie, oficjalne oskarżenie, prawda, przyjęcie zasady u nas. Uchwala, że, prawda, twierdzenie, że obozy niemieckie w Polsce koncentracyjne były, jest karalne. Jest karalny i w związku z tym występowanie odszkodowania dla pisma, które to napisało, odszkodowanie powiedzmy 50 milionów dolarów, prawda. I sąd polski to przyznaje, my się domagamy, prawda, od tego. Robienie z tego wielkiego, wielkiego szumu. Ja miałem parę takich, no, bardzo przykrych spotkań, dlatego że na jakimś tam publicznym odczycie, prawda, potem pytano się mnie tam o moją przeszłość w Polsce, mówię, brałem udział w powstaniu, no i ktoś naprawdę wstał, że część powstańcy żydowskiemu, prawda, więc świadomość o powstaniu upowszechniona w skali świata, to raczej dotyczy powstania żydowskiego, które oczywiście też jest godne uznania, no ale oczywiście skala, że tak powiem, jest zupełnie nieporównywalna, natomiast no,
powstaniu warszawskim po prostu się nie wie. No więc to są rzeczy w ogóle zupełnie nonsensowne, dlatego że Czesi, którzy no, całkowicie prawda, poddali się prawda, Niemcom i jednak w jakiś sposób tam ten ruch opozycyjny był bardzo słaby, był, ale on był bardzo, bardzo, że tak powiem, marginalny, no ale w skali świata mają opinię, prawda, że walczyli, że tam jedna wieś została zniszczona przez Niemców i tak dalej. Więc moim zdaniem to jest skandaliczna historia. Moim zdaniem ona wymaga radykalnej, przede wszystkim ustawy u nas, prawda, w Polsce, ustawy sejmowej, że twierdzenie, że obozy koncentracyjne były w niemieckie, były w Polsce, jest karalne. Jest po prostu karalne, przewidziana jest kara tam do 2 czy 3 lat więzienia na przykład. To wymaga, no i jednocześnie występowanie z bardzo poważnym odszkodowaniem, oficjalne odstępowanie do wszystkich pism na świecie, prawda. Tak jak mówię, no ja napisałem tam kilkanaście takich listów, z tym, że ponieważ jestem członkiem Instytutu Amerykańskiego, Międzynarodowego Instytutu Zarządzania, więc na formularzu tego pisałem, prawda? No i zawsze była odpowiedź, że no tak, oczywiście tego. No i była odpowiedź, prawda? Pamiętam, było w Newsweeku na pierwszy artykuł był tak, że tego była odpowiedź na tam na 30 stronie maluśko stwierdzamy, że tam, prawda, tam, że marginesowa odpowiedź taka, żeby nie było tego. Więc dla mnie nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to jest akcja organizowana, prawda? No w tej chwili, prawda, potęga ekonomiczna niemiecka jest olbrzymia. No Niemcy to są trzecim krajem najbogatszym na świecie w tej chwili, prawda, największe. Stany, Chiny i Niemcy, prawda. Więc oczywiście tutaj jest trudno, no ale z drugiej strony była historia taka, że myśmy tutaj cały zespół, ja tam zresztą też się podpisałem, myśmy wystąpili do Sądu Polskiego, to było już 4 lata temu. Chyba, no i przyszła odpowiedź taka, że stwierdzono, że to miało charakter, nie miało to charakteru, prawda, antypolskiego, dlatego że no, to było na terenie, prawda, niemieckim, to była okupacja niemiecka, prawda, no i jakoś tak to wszystko się rozchodzi. No teraz, prawda, ten Polak, który też złożył skargę na wygrał, prawda, no i też było wyjaśnienie, no ale oczywiście na ostatniej stronie gdzieś tam mały. Więc to jest, moim zdaniem, to jest bardzo ważna sprawa i to jest między innymi ważna sprawa dla wszystkich Polaków mieszkających za granicą. No powinno się kategorycznie, prawda, mówić, że to jest kłamstwo, to jest nieprawda, prawda, no skąd Polska, Polski, no w ogóle historia Polski w czasie okupacji jest zupełnie nieznana, prawda. Przecież myśmy byli, ta okupacja niemiecka, prawda, w Belgii, w Holandii, we Francji, no to są rzeczy w ogóle nieporównywalne. No przecież były praktycznie rzecz biorąc, tam ludzie zupełnie normalnie żyli, normalnie oczywiście była jakieś podziemie, no miało charakter marginesowy, prawda. Natomiast istniały, prawda, wszystkie, prawda. No, pamiętam, jak mnie kiedyś rektor Uniwersytetu chyba w Brukseli, tam kiedyś mi powiedział, że jak kazano Żydom nosić, prawda, oznaki na ramieniu, no to myśmy, nasz uniwersytet zarządził strajk. A mówi, a nie słyszałem, żeby wasz uniwersytet w Warszawie. Ja mówię, człowieku, ty masz źle, ja mówię, słuchaj, ty jesteś, nawiasem mówiąc, to był mój gość, myśmy zaprosili, mówi, słuchaj, ty jesteś wybitnym profesorem, ja takiego przegadasz, zdajesz sobie sprawę, że przecież Polska w ogóle nie istniała. On mówi, jak to nie istniała, no przecież była w stolicy naszej. Ja mówię, tak, była generalna gubernia, przecież to nie była Polska, prawda, to była okupacja niemiecka i w ogóle mowa o tym, żebyśmy mogli, prawda, zaprotestować,
protestować, żeby ja ci to przecież, no w ogóle nie miał kto protestować, bo Uniwersytetu Warszawskiego nie było. A panie profesorze, jak możemy tą świadomość o okupacji niemieckiej w Polsce i tą świadomość właśnie polskiego cierpienia... No mnie się po prostu wydaje, że trzeba no, rozpowszechniać literaturę, no, wspomnienia gdzieś indywidualne, no i poza tym rozpowszechniać również, no, że tak powiem, w skali rodzinnej, szeroko rozumianej, no, młodzieży, prawda, polskiej na całym świecie, ale przede wszystkim trzeba jednak oddziaływać na wszelkiego rodzaju polskie organizacje, żeby one oficjalnie występowały, prawda. Oficjalnie występowały, domagając się no, po prostu raczej właśnie jakieś odszkodowania, jakieś próby właśnie. No, trzeba byłoby, no ja stale namawiam, no i stale mam nadzieję, miałem nadzieję, że teraz, prawda, rząd w tej chwili istniejący, który reprezentuje postawę propatriotyczną, no że znacznie mocniej do tego podejdzie. No w tej chwili no, oczywiście mówi się, pisze się, ale w dalszym ciągu to jest wszystko za mało.